Witam Ciebie w kolejnej lekcji, tym razem opowiem Tobie o poleceniu Apt. Apt służy do zarządzania pakietami. Pozwala na automatyczną instalację, aktualizację i usuwanie pakietów oprogramowania. Potrafi rozwiązywać problemy związane z zależnościami między instalowanymi programami. Zależności to programy, które musisz mieć w systemie, żeby zainstalować inny program. Czasami jest tak, że jak instalujesz jakiś konkretny program, to system informuje ciebie, że do instalacji potrzebne są jeszcze inne programy, ponieważ zaistniały niespełnione zależności. Jeżeli instalujesz coś poleceniem Apt, to nie musisz się o nic martwić. Nie musisz samodzielnie instalować żadnych dodatkowych programów. Apt zrobi wszystko za ciebie. Apt działa w ten sposób, że jeżeli znajdzie kilka wersji danego programu, to zainstaluję tę wersję, która jest najnowsza. Pliki konfiguracyjne mechanizmu APT znajdują się w katalogu ETC APT. Wyświetlę zawartość pliku sources list. W tym pliku znajduje się lista repozytoriów, Czyli źródeł oprogramowania, z których program Apt pobiera i instaluje programy. Pierwsze słowo DEP oznacza rodzaj repozytorium. DEP CD-ROM to repozytoria instalowane z płyty DVD. DEP SRC to repozytoria źródłowe. DEP to repozytoria binarne. Czasami może jeszcze zdarzyć się tak, że będzie wpis DEP File, co oznacza repozytoria lokalne. Potem podany jest adres do repozytorium. Jest to najczęściej adres serwera http lub ftp. Po adresie wymieniona jest wersja systemu czy stabilna, czy niestabilna, czy też testowa. Zamiast wersji systemu może być podana jego nazwa kodowa. W przypadku tej instalacji systemu Ubuntu podana jest jego nazwa kodowa. Nazwa kodowa tutaj to zillion. Na końcu wymienione są poszczególne sekcje. Sekcja main Restricted. To programy, które mają oficjalne wsparcie twórców danej dystrybucji, ale nie są dostępne na zasadzie wolnej licencji. Na przykład tutaj chodzi o sterowniki kart graficznych. Sekcja Universe to programy, które nie mają oficjalnego wsparcia tworzy je społeczność skupiona wokół Linuxa, ich licencja jest otwarta. Jeżeli chodzi o sekcję Multiverse, to to są wszystkie te programy, które nie mają oficjalnego wsparcia. I są niedostępne na zasadzie wolnej licencji. Co jeszcze może Ciebie tutaj zainteresować w tym pliku? Backporty to najnowsze wersje danego oprogramowania, które nie zdążyły jeszcze wejść do konkretnej dystrybucji. Backporty przeznaczone są do tych dystrybucji, które są najnowsze. A z czego wynika podział na sekcje: Main Restricted, Universe czy Multiverse? Wynika to z tego, że chodzi o to, żeby odróżnić to oprogramowanie, które ma Otwarty kod źródłowy i zamknięty, to które jest płatne i to, które jest bezpłatne, czy to, które ma oficjalne wsparcie twórców danej dystrybucji, czy też nie. To tyle na temat tego pliku wracam do linii komend. Ctrl X wychodzę z edytora nano. Odświeżę ekran, jak instalować programy poleceniem Apt. Zanim zainstalujesz jakikolwiek program, musisz najpierw zaktualizować listę pakietów. Listę pakietów aktualizujesz poleceniem sudu. Apt. Update. Podajesz to hasło, którym logujesz się do systemu. Jeżeli chcesz zaktualizować pakiety, to musisz podnieść sobie uprawnienia poleceniem sudu. Nie możesz aktualizować listy pakietów jako zwykły użytkownik. Jeżeli będziesz instalować jakikolwiek program czy usuwać, to też musisz sobie podnieść uprawnienia poleceniem sudu. Lista pakietów się aktualizuje. Wszystko potrwa w zależności od tego, jak szybkie jest Twoje łącze internetowe. Na ekranie widzę komunikat, że wszystkie pakiety mam aktualne. Mogę wydać jeszcze jedno polecenie SUDU: APT Upgrade. Poleceniem SUDU: APT Upgrade aktualizujesz listę programów, które są w Twoim systemie. Wszystkie programy są aktualne. Taki komunikat mi się wyświetlił odświeżę ekran. Jak zainstalować konkretny program? Musisz wydać polecenie sudo apt install i nazwa programu. Zainstaluję program Midnight Commander. System pyta mnie, czy chcę to zrobić. Potwierdzam, że tak. Klawisz T. Midnight Commander to menadżer plików, służy do zarządzania plikami i katalogami. Odświeżę ekran. Polecenie sudo apt install umożliwia mi instalację kilku programów jednocześnie. Zainstaluję program htop i program hdparm. Nazwy programów, które podałam do instalacji muszę oddzielić od siebie spacjami. Programy się instalują. HATOP, jest to program, który służy do zarządzania procesami w systemie. Tak wygląda jego interfejs. Klawiszem Q wróciłam do linii comment. Program hdparm wyświetli informacje na temat dysku twardego. Odświeżę ekran. Przeprowadzę proces symulacji instalacji jakiegoś pakietu. Muszę wydać polecenie sudo apt install parametry s i nazwa pakietu. Będzie to na przykład serwer wydruku, serwer caps. Na ekranie wyświetliło mi się sporo wiadomości. Przerzucę wynik do programu les. Pionowa kreska to znak potoku. Potok pobiera informacje z jednego polecenia i przekazuje je do wykonania do drugiego polecenia. Mogę teraz przejrzeć zawartość strona po stronie albo linijka po linijce. Page down przenosi mnie o jedną stronę w dół, Page Up o jedną stronę do góry. Strzałka w dół przewija ekran o jedną czy kilka linijek w dół, strzałka w górę przewija ekran o jedną lub kilka linijek do góry. Widzę, że przeczytana została lista pakietów, potem zostało zbudowane drzewo zależności i odczytane informacje o stanie systemu. Dalej przedstawione są sugerowane pakiety. Później widzę nazwy pakietów, które zostaną zainstalowane. Klawiszem kół wracam do linii Comment. Odświeżę ekran. Jak usuwać programy? Programy usuwasz poleceniem sudo, apt, remove i nazwa programu, który chcesz usunąć. Usunę program htop. Znowu system pyta, czy chce to zrobić. Tak, chce to zrobić. Klawisz T. A top został usunięty. Odświeżę ekran. Zawsze, jak instalujesz jakiś program, to każdy program ma swoje pliki konfiguracyjne. Pliki konfiguracyjne programów znajdują się w katalogu ETC. Możesz usunąć program razem z jego plikami konfiguracyjnymi. Usunę program Midnight Commander razem z plikami konfiguracyjnymi. Muszę dodać parametr -minus System pyta mnie, czy chcę to zrobić. Potwierdzam, że tak. Dodatkowo wyświetlona została informacja, że pewne pakiety były zainstalowane automatycznie i nie są już mi do niczego potrzebne. Mogę je usunąć. Te pakiety, które nie są już potrzebne, usuwasz poleceniem sudu apt auto-remove. Potwierdzam, że chcę. Niepotrzebne pakiety zostały usunięte. Odświeżę ekran. Jak wyszukiwać pakiety w repozytoriach apt? Służy do tego polecenie apt cache search i nazwa pakietu, który chcę znaleźć. Chcę znaleźć pakiety dotyczące serwera VSFTPD. Po lewej stronie jest nazwa pakietu, a po prawej stronie jego krótki opis. Sprawdzę informacje na temat pakietu VSFTPD. Informacji jest dosyć dużo, przerzucę sobie wynik do polecenia LES. Klawisz Q wracam do linii komend. Odświeżę ekran. Sprawdzę, czy dla pakietu VSFTPD zainstalowane są zależności. Ta informacji jest dosyć długa. Przerzucę wynik do polecenia LES. Klawiszem kół wracam do linii komend. Odświeżę ekran. To tyle na temat polecenia APT. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnej lekcji.